Witajcie, witajcie kochani na stronie Karty na Miłość. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście. Widzę, że coraz więcej Was przybywa. Cieszę się bardzo. Dziękuję Wam wszystkim za lajki, za komentarze. Mam nadzieję, że dzisiaj też zostawicie ślad w komentarzu po sobie i w ramach odwdzięczenia się za to, że subskrybujecie sobie kanał. Chciałabym dla każdego znaku zodiaku przekazać przesłanie z kart uświęconej duszy. Jest to moja praktycznie nowa talia i jeżeli jesteście u mnie na Facebooku, na stronie Karty na Miłość, to już poznaliście te karty, a jeżeli nie, to zapraszam Was serdecznie. Kochani, nie będę robiła do tych krótkich takich czytań czasówki, także jak ktoś ma ochotę, może zrobić, a jak nie, to sobie po prostu przesuwajcie do swojego znaku. Dobrze, kochani? Zaczniemy oczywiście od baranka, tak? Karty uświęconej, kochani, duszy, przekaz dla wszystkich znaków zodiaku. Kochani, co dla baranka? Kochani, piękna karta. Miłość i światło. Rozważne działanie. Karta numer 13. Może 13 będzie potrzebna w tym czasie. Myślę, że odporność będzie ważna. Potrzeba interwencji, kochani, siły wyższej, tak? Przede wszystkim, jeśli będziecie coś robić, to bądźcie bardzo, bardzo rozważni i uważajcie, tak? Kochani, ja powiem Wam, książeczce pisze coś takiego, że przesłanie miłości i światła oznacza dwie rzeczy. Miłość, najgłębsza forma bezwarunkowej miłości noszonej w sercu i nieobjętej racjonalnym rozumowaniem, oraz światło, najczystsza forma światła przenikającego ciemność i wyławiającego z mroku wszelkie pęknięcia lub nierówności, które nie rezonują z tą częstotliwością lub wibracją, łagodnie wynosi je na ten poziom. Ludzie mogą niekiedy odrzucać pomoc. Osoby uzależnione z trudnym zachowaniem lub problemami zdrowotnymi mogą nie być w stanie poprosić o pomoc lub niechętnie ją przyjmują. Poczucie bezsilności bywa przytłaczające dla opiekunów i osób empatycznych. Kiedy nie jesteśmy w stanie pomóc lub nasza pomoc jest odtrącana ze względu na dumę, możemy czuć się zniechęceni. Jednak w tej sytuacji najistotniejszą kwestią jest uszanowanie wolnej woli takiej osoby. Zaakceptujmy fakt, że nie chce ona naszej interwencji we własne życie. Gdy nalegamy zbyt mocno, możemy osiągnąć efekt wręcz odwrotny. A my barany tak lubimy, nie? Oj, tak. A zgodnie z prawem karmicznym może się to obrócić właśnie przeciwko nam, więc trzymajmy swoje ego w ryzach. Osoby tkwiące w postawie ofiary lub emocjonalnym ciele bolesnym często nie chcą aktywnie uczestniczyć we własnym uzdrowieniu lub na poziomie świadomości. Szczególnie, gdy ich doświadczenie jest wciąż świeże i wiąże się z traumą oraz rozpaczą. Każdy leczy się we właściwy dla siebie sposób i we właściwym czasie. I ważne jest, aby w tym momencie okazać tej osobie należyty szacunek, tak? Wszystko, co możesz zrobić w tej sytuacji, to okazać w tej sprawie lub osobie miłość i wysłać pozytywne światło. Wtedy przypada nam rola zaledwie obserwatora i nie mamy nad tym żadnej kontroli. A baranki lubią kontrolować. Niezależnie od tego, jaki efekt zostanie osiągnięty, niewiele jesteś w stanie zrobić. Możesz jedynie przesyłać swoją pozytywną energię, która przybliży ten problem ku pomyślnemu rozwiązaniu.
Każdy, kogo znasz, może otrzymać tę formę uzdrawiającą energii, wysyłane ze szczerą intencją prosto z serca. Najczystsze światło może przynieść niską energię na wyższe częstotliwości, pomagając tym samym tym, którzy zmagają się z trudnościami w życiu. Wiecie co? Kryształ to kwarc różowy. Pomocny anioł, stróż, rachmiel, dawanie i otrzymywanie miłości, współczucie. I afirmacja dla Was, baranki. Wiem, że nie mogę uratować każdego. Pomagam świadomie tym, którzy są otwarci na moją pomoc. No. Piękne przesłanie, barany, piękne, aż mam gęsią skórkę, naprawdę. To zapraszam byczki. A byczki, byczki, byczki. Karta numer 5, duchowe przekazy. Zauważ ograniczenia. Zauważ ograniczenia, no ciekawa jestem. Kochani, dla Was przekaz jest taki. Piękny, unoszący się w powietrzu koliber jest pozytywnym obrazem. Jego prostota i pozornie niewymagający żadnego wysiłku lot nad ogrodem przypomina nam, że warto zachować spokój. Według niektórych wierzeń koliber przemieszcza się pomiędzy krainami, niosąc ze sobą światło. Uzdrawiający szum jego skrzydełek zachęca nas, byśmy otworzyli swoje serca i przyjęli do naszego życia miłość. Pomimo niewielkich rozmiarów kolibry mogą pokonywać długie dystanse. Potrafią również latać wstecz. Ich umiejętności przypominają nam, że gdziekolwiek znajdziemy się w życiu, zawsze możemy zrobić krok wstecz i spróbować jeszcze raz. Gotowość do odwrotu i spojrzenia na sytuację z innej perspektywy, żeby móc cieszyć się słodyczą życia. To część błogosławieństwa kolibra. Skrzydełka unoszącego się kolibra i wykonują w powietrzu pętle w kształcie cyfry 8, czyli ten nieskończoność, tak? Ten symbol oznacza ponadczasowe życie ducha, ta nieskończoność. W tej chwili Twój duch jest Twym przewodnikiem. Wokół Ciebie pojawiło się wiele przekazów, które powinieneś zaakceptować. Zwróć uwagę, w jakim sytuacjami teraz się spotykasz. Musisz wiedzieć, że teraz odwiedzą Cię bliscy, którzy już odeszli i proszą Cię, byś był wyczulony na znaki, które codziennie Cię otaczają. Bądź świadomy tych momentów, ponieważ Twój umysł ma tendencję do nostalgicznych wędrówek w przeszłość. Twoi bliscy mogą odwiedzać Cię w chwilach świadomego śnienia. Trzymajcie notatnik w pobliżu miejsca, gdzie śpicie i zapisujcie te rzeczy. Przyjmujcie, kochani, te znaki z miłością i z wdzięcznością, bo te wyjątkowe spotkania wymagają dużo, dużo energii. Przyjemny dla ucha szum skrzydeł kolibra jest źródłem magii i radości dla tych, którzy mają szczęście go spotkać. Jeśli zobaczysz lecącego kolibra, wiedz, że czeka Cię szczęście i pozytywne doświadczenia. Kryształem dla Was jest kamień księżycowy, pomocny anioł, archanioł Fanuel, daje nadzieję, wieczną mądrość. Afirmacja dla Was z tej karty. Jestem już gotów przyjąć potwierdzenie od moich duchowych przewodników. Wow, dziękuję Wam bardzo, kochane byczulisie, ale macie przekaz. No to zapraszam moje kochane bliźnięta teraz. Z tej strony. Wow, karta numer 24. Strażnik. A Wy, bliźnięta, macie chronić swoją energię. No. Aż jestem ciekawa, co tutaj mogę Wam jeszcze dopowiedzieć do tej karty. Chroncie energię swoją. Wizualizujcie tylko pozytywne rezultaty, tak?
Tylko. W różnych kulturach i w różnych religiach strażnicy duchowego królestwa są przedstawiani w bardzo rozmaity sposób. Totemy duchów, anioły, szamańscy pomocnicy i tak dalej, i tak dalej. Robią tam medytacje. W czasach starożytnych wykorzystywano do tego celu, wiecie, rośliny halucynogenne. Każdy człowiek ma takiego swojego strażnika lub duchowego przewodnika, który go w życiu strzeże. Na różnych etapach życia pomocnicy zmieniają się w zależności od tego, jakich lekcji lub jakich wskazówek potrzebujemy, tak? Kochani, duchowi przewodnicy często przedstawiani są jako zwierzęta. Żeby podkreślić ich charakterystyczne cechy, no i sposób bycia. Na przykład wilk oznacza trudności z wyznaczaniem osobistych granic. I w tym momencie musicie, kochani, z całych sił chronić własną energię, tak? Oraz może waszych bliskich osób. Możecie odczuwać wyczerpanie, zmęczenie, dezorientację. I pamiętajcie, że to wy decydujecie świadomie lub podświadomie. Czy chcecie mieć do czynienia z toksycznymi energiami, czy nie? Tutaj mam taką informację, że w najbliższym czasie możecie mieć do czynienia z policją lub służbami ratowniczymi. Jako że zadaniem strażników jest chronić, nauczać duszę, skupiając się przy tym na bezpieczeństwie waszym i waszych osób, które są przy was. Teraz znajdujecie się pod wpływem faz księżyca. Zwróćcie uwagę, jak pełnia księżyca na was oddziałuje. Tu mamy tą pełnię. Unikajcie ryzyka, tak? Bądźcie ostrożni. Kryształ dla was to kwarc z rutylem. Archanioł pomocny dla was to Salatiel. Pokora i skupienie. Afirmacja z tej karty bliźnięta dla was. Jestem prowadzony przez boskiego strażnika. Jestem zawsze chroniony. Wow. Wow. Dziękuję. Raczki, chodźcie. Chodźcie po kartę od uświęconej duszy. 8. Galaktyczny uzdrowiciel. Idź naprzód z otwartym umysłem. Wow. Piękna jest ta karta, jejku, wiecie co, niesamowicie, niesamowita jest. No to zobaczmy, co nam chcą przekazać. Nie oglądajcie się za siebie, idźcie naprzód. Żyjemy w świecie, gdzie wszystko jest możliwe. Święte symbole, starożytna architektura, medycyna zostały zainspirowane właśnie zjawiskami astrologicznymi. Może w tej chwili poszukujecie wiedzy na temat starożytnych praktyk leczniczych albo pracy z energią. Kiedy próbujecie dopasować się do wyższego rezonansu, możecie doświadczyć na przykład dzwonienia w uszach, może coś takiego słyszeliście, że wam dzwoni w uszach. Nagle uderzenia gorąca. Albo możecie po prostu znać odpowiedzi na niektóre pytania, a nie znacie się na tych rzeczach. Urodzeni uzdrowiciele medium mogą doświadczać uaktywnienia się duszy teraz. Możecie czuć taką szczególną więź z energią Oriona na przykład. Może już wcześniej czułyście się inni. Uświadomcie sobie. Może wasze przebudzenie teraz przyszło. A może pamięć o dawnych doświadczeniach może pomóc wam zrozumieć psychikę. Spróbujcie nie pogubić się w tych powiązaniach. Musicie odkryć i zaakceptować wszystkie swoje cechy, jeżeli chcecie zrozumieć siebie, coraz lepiej dzielić się darem uzdrawiania i wiedzy z innymi. Kryształ Mołdawit dla was, Archanioł Rafał.
afirmacja, raczki kochane. Przebudziłem pragnienie mojej duszy, aby uczyć się i rozwijać pomimo istniejących ograniczeń. Dziękuję, kochani. Zapraszam lwy na kartę uświęconej duszy. A wy macie kartę rozwój. Kształć swój umysł i zmysły. No piękna jest ta karta. Przyjrzyjcie się, ile tam jest energii, ile tam jest ciepła, ile tam jest radości. Myślę, że rozwój jest nieunikniony procesem we wszechświecie. Znajomość historii, nauki, matematyki, socjologii rozwija się poprzez tworzenie nowej wiedzy, świadomości, doświadczeń. Ludzie i ludzka świadomość również nieustannie dojrzewają i rozwijają się. Jest to część procesu ewolucji. Kurczowe trzymanie się przeszłych doświadczeń ogranicza naszą zdolność rozwoju. Wzrost duchowy, emocjonalny pozwala intensywnie odczuwać miłość, współczucie, harmonię. Osiąganie kolejnych poziomów świadomości prowadzi do samorealizacji, tak? Ponieważ bazujemy na naszej dotychczasowej wiedzy, tak? I doświadczeniach naszych, które zdobyliśmy. Uświadomcie sobie, że uczestniczycie w ciągłym procesie uczenia się. Kiedy to poznacie siebie fizycznie, emocjonalnie, w jaki sposób wchodzicie w interakcje na przykład z innymi ludźmi, co lubicie, czego nie lubicie i co jest najważniejsze dla Was, bo nigdy nie jest za późno, by zacząć się uczyć, obojętnie ile macie lat. Może właśnie porzuciliście swoje stare życie, przeszliście przez rozwód, separację, może macie nową pracę, a może założyliście rodzinę. Może macie nowego chłopaka, dziewczynę i teraz Wam się wydaje, że musicie sami stawić czoła wszystkiemu. Nie bójcie się prosić o radę, absolutnie. Wsparcie macie na wyciągnięcie ręki. Teraz jesteście w procesie tego uczenia się. Potrzebujecie nowej wiedzy do kolejnego etapu. Zaczynacie może wątpić, czy aby na pewno Wasz kolejny ruch jest dobry i taki powinien być. No cóż, oznacza to jedynie, że stoicie przed nowym doświadczeniem i potrzebujecie więcej informacji przed kolejnym etapem życiowej podróży. Zbadajcie temat, który Was interesuje. Nauka wyjdzie Wam tylko na dobre, ponieważ przygotowujecie się do następnego kroku i organizujecie swoją przyszłość. Kryształ dla Was to Azuryt, Archanioł Azrael, który dam Wam wsparcie i pocieszenie. Afirmacja lwiątka dla Was. Mój umysł jest otwarty. Z łatwością uczę się nowych rzeczy. Dziękuję Wam bardzo. No to panienki, kochane moje. Panienki. Tą kartę dla panienek. Energia żywego światła. Dostrzeż piękno w życiu. Wow. Karta numer 6, kochani. No to szukamy, co Wam chcą karty uświęconej duszy przekazać. Macie, kochani, spędzajcie czas, więcej czasu na łonie natury. I zrozumcie, że wszystko jest energią. Powietrze, którym oddychamy, żywioły, emocje, dźwięk, zwierzęta, ludzie, nasze myśli. To właśnie jest energia. Energia żywego światła naładowana jest pozytywnie, przepełnioną fizyczną egzystencją i przepływa przez cały wszechświat. Energia kosmiczna, ziemska są energiami żywego światła, ponieważ obie wywodzą się ze źródła niebiańskiego światła. Cały proces tworzenia, kosmiczny wielki wybuch i pozostałości po nim składają się na wspaniały, piękny zbiór energii życiowego światła, tak? Jest to czysta energia, ona wibruje zgodnie ze swoim oryginalnym schematem. Podlega transformacji. Chcąc czerpać z energii żywego światła, wystarczy jedynie otworzyć swoje serce, które będzie w równowadze z harmonią i z przepływem wszechświata. Ta energia czeka na Was.
miejcie serce otwarte, a może odkryliście w sobie na nowo zamiłowanie na przykład do kryształów, do klejnotów, do ogrodów wodnych, do pieszych wycieczek, do górskich wycieczek. Dostrzeżcie piękno istnienia. Prostota natury i jej boska elegancja zmobilizują Was teraz do zresetowania Waszego umysłu. Każda energia jest przetwarzana jeszcze raz i jeszcze raz. Otoczcie się żywą energią roślin, kryształów, minerałów. Wasz kryształ to celestyn. Archanioł opiekuńczy Ariel, który opiekuje się zwierzętami, przyrodą. Panienki, afirmacja dla Was. Jednoczę moje serce, umysł i duszę energią żywego światła. Jestem jednością. Piękny przekaz. Piękny. Wagunie. Dla Was. Kosmiczni przodkowie, kochane wagunie. Mówcie głośno o swoich niepokojach. No tak, no tak. 10. karta, kochani, zaraz Wam wyciągnę sobie ściągę i już Wam powiem. Uczcie się od tych, którzy wędrowali przed Tobą. Mówcie głośno o swoich niepokojach. Uniwersalna świadomość istnieje od milionów lat, bo nasze DNA ewoluowało przez tysiąclecia i wciąż się zmienia. Nasz genetyczny rodowód lub pochodzenie jest często poruszaną kwestią. Trudno wykluczyć możliwości życia na innych planetach, daleko poza naszym układem gwiezdnym i galaktyką. Istnieją przecież dowody naukowe i astrologiczne na ich istnienie. No tak. Możecie odnieść wrażenie, że jesteście gwiezdnym nasionem oddzielonym od innych, ponieważ nie rozumieją, jak cenne jest życie. Nie wiedzą, co to planetarna ewolucja i świadome połączenie ze wszystkimi żyjącymi stworzeniami. Może przeżywacie swoje cierpienia w milczeniu lub jesteście gorliwymi aktywistami, tak? A serce pęka, gdy widzicie materialistyczną, skorumpowaną ludzkość, głuchą na wołanie planety, żeby jej na przykład nie zanieczyszczać, tak? W rzeczywistości wszyscy jesteśmy gwiezdnymi nasionami, ponieważ nasze kosmiczne pochodzenie jest integralną częścią naszego DNA i świadomości. Dowodem na to jest samoistnienie życia na innych planetach, co nie wykracza poza naszą zdolność zrozumienia. W końcu jesteśmy mieszkańcami wszechświata na tej planecie zwanej Ziemią. I w tej chwili musicie, wagunie, uczyć się od tych, którzy wędrowali przed Wami. Całym sercem. I nadszedł czas, aby wstać i zacząć działać. Życie poza naszą piękną planetą, poza ziemskim wcieleniem, jest na zawsze zapisane w czasie i przestrzeni. Może czujecie więź z energią gwiazd? Może już coś odczuwacie i zrozumiecie za niedługo Wasze połączenie? Kryształ z tej karty dla Was to Larimar, anioł stróż to Kaliel, a afirmacja, wagunie, dla Was: ewoluuję nieustannie dzięki świadomym działaniom. Dziękuję, kochane wagusie. To był przekaz dla Was, a teraz zapraszam serdecznie wszystkie skorpiony. To dla Was fragment duszy. Karta 7. Przywrócona zostanie równowaga, skorpiony. Zaraz Wam to powiem. Zaraz Wam dopowiem o tej karcie. Odzyskacie swoją wewnętrzną moc. No. Nasza dusza żyje wiecznie. I chociaż elementy naszego ja nigdy tak naprawdę nie zaginą, mogą one oddzielić się od siebie przez traumy, smutek, odosobnienie, straty. Lub gdy nie chcemy stawiać czoła naszym problemom. Instynkt samowychowawczy naszej psyche tworzy iluzoryczne rozłączenie, ponieważ nasz umysł chce odizolować się od takich sytuacji. Te fragmenty naszego ja zostają po prostu zepchnięte w miejsce, o których nasza świadomość
pragnie zapomnieć, żeby zaoszczędzić na emocjonalnych zawirowań, tak? Gdy przywołujemy te fragmenty z miłością, zechcemy uzdrowić i zrozumieć naszą wędrówkę. No tak. Przede wszystkim da ci to poczucie wielkiej, ogromnej siły i wolności. Chociaż trudno nam niekiedy odnaleźć w sobie samoświadomość, jednak to właśnie jej potrzebujemy, żeby ta nasza dusza wróciła na swoje miejsce. Jeśli czujecie taką potrzebę, poszukajcie pomocy u specjalisty. Możliwe, że w tej chwili odnosicie wrażenie, że jesteście niepełni, nie jesteście sobą, doskwiera brak może energii, motywacji, coś tam, coś co Was nie cieszy i nie macie siły iść naprzód. A Wasza dusza musi odzyskać część pamięci, którą utraciła. Może trauma z przeszłości skryta głęboko woła o uzdrowienie właśnie. Zamknijcie te doświadczenia złe, te porażki z przeszłości, odrzućcie. Kryształ dla Was to kamienie boi. Anioł stróż, rampel. Jest to anioł stróż zagubionych fragmentów duszy. Dla Was, kochane skorpiony, afirmacja. Jestem panem swego umysłu. Jestem gotów ruszać naprzód. No, dziękuję, kochane skorpiony. Zapraszam teraz wszystkie osoby spod znaku strzelca. Kartę uświęconej duszy dla Was. Wow, karta 36. Wznoszenie kundalini. A, rozpal życiową pasję. Strzelce, u Was to będzie ogniście. Będzie się działo, co? Wy już chyba sami najlepiej wiecie, co. Co się tam u Was takiego dzieje? Wybór należy do Was, wiecie o tym? Ta energia kundalini nie nawiązuje do żadnej religii. Nie. Znajduje się ona w każdej osobie, niezależnie od jej kultury, religii, tam miejsca zamieszkania. Energia ta często przedstawiana jest jako smog, tak? Który tutaj owija się na naszym kręgosłupie, idzie tutaj w góry do głowy. Ona rozświetla poszczególne, kochani, czakry, dając każdej z nich niezwykły impuls taki energetyczny i kieruje się zawsze w stronę głowy i jeszcze dalej, tak? I ta wznosząca się kundalini może wywoływać pozytywne, a także i negatywne, kochani, doświadczenia, także spontaniczne przebudzenie może zostać wywołane przez ekstremalne zdarzenia w naszym życiu. Takie jak na przykład nadużycie lub trauma, wypadek, coś takiego. Ważne sytuacje życiowe, skrajny stres, przyjmowanie na przykład narkotyków, tak? Kiedy jesteście do tego nieprzygotowani, możecie poczuć się zagubieni, przytłuczeni, przygnębieni lub wystraszeni, bo ciało próbuje zrozumieć, co się dzieje. A przy bardziej kontrolowanym środowisku praktyka jogi, tak? Intensywna praca z energią, medytacja, to pomoże. Ostatecznie to, w jaki sposób osiągniecie przebudzenie, zależy tylko od Was i od Waszego podejścia do życia. Teraz zalecana jest ciągła praca duchowa, żeby uwolnić wszelkie samoograniczenia, których możecie doświadczać. W tej chwili zmierzacie ku nieznanemu. Owszem, to nowe lądy. W momencie, gdy zaczniecie wprowadzać nowy ład, zapytacie siebie, kim jestem? I zobaczycie, że przebywacie w różnych sytuacjach. I gdy Wasze doświadczenia zmienią Was na dobre, to myślę, że Wasz wewnętrzny ogień i ta iskra zapłonie. Zobaczycie, uwolnienie energii kundalini może zwiastować ogromną zmianę u Was. Kryształ dla Was to tygrysie oko. Anioł stróż? Melahel. On usuwa toksynę i wyraża siebie. Strzelce, dla Was afirmacja. Jestem swoim własnym uzdrowicielem. Słyszę te przekazy głośno i wyraźnie. Dziękuję Wam bardzo. To zapraszam w Koziorożce.
Koziorożce, proszę dla Was karty z uświęconej duszy. Wow, duchowa ewolucja. Uwolnijcie swe serce. No cóż, zaraz podpytamy. Potrzebne jest teraz wybaczenie, kochani, i współczucie. Wraz z duchową ewolucją przychodzi rozwój. Przemiana duchowa nie jest możliwa bez procesu wzrostu. Rozwijanie serca i umysłu pozwala Wam wieść pełniejsze, bardziej świadome życie, wypełnione współczuciem, tolerancją, akceptacją. I nie ma wątpliwości, że czerpanie nauki zarówno z dobrych, jak i złych doświadczeń wspomaga rozwój duszy, co jest zjawiskiem pierwotnym. Podobnie jak larwa się zmienia, tak, w motyla. Patrzcie, najpierw jest brzydka, a potem jest piękna. Więc jeśli chcemy dla siebie lepszej przyszłości, musimy w siebie uwierzyć, tak? Nie dostaniemy wszystkiego od razu. Ten proces wymaga czasu. A żeby osiągnąć rozwój duchowy, musimy rozpakować bagaż naszych duchowych doświadczeń. Częścią całego procesu przemian jest pozbycie się doświadczeń, które nas blokują, tak? Ran z przeszłości. To stopniowy proces. Więc jeśli teraz chcecie ruszyć naprzód, to wybaczcie. Jest to trudne, ale musicie. Usuńcie wszelkie emocjonalne i fizyczne więzi z przeszłości, które już przestały Wam służyć. Otwórzcie serce na wołanie duszy. Wasza dusza Was wzywa, żebyście się stały wolni. Kryształ dla Was to kwarc tybetański. Anioł stróż to Samuel. On uzdrawia traumy, dodaje energii. Koziorożce, afirmacja dla Was. Kiedy rośnie moja miłość i doświadczenie, świadomość ducha ewoluuje. Dziękuję Wam, kochani, bardzo, bardzo. Zapraszam serdecznie moje kochane wodniki. Patrzcie, jak się rozbijam. Wodniki. Patrzcie, jaka piękna karta. Wieczny związek. Rodzi się nowa miłość, wodniki. I co Wy na to? Co Wy na to? Aż mam gęsią skórkę, naprawdę. Chyba Wam teraz wszyscy zazdroszczą. Wzmocnijcie, kochani, swoje relacje. W życiu jest nam dane spotkać wiele członków naszej grupy, rodziny duchowej. Wiele osób poznajemy, wiele staje się naszymi, na przykład, bratnimi duszami. Nas uczą na przykład bezwarunkowej miłości, przekazują lekcje. To może być nawet kolega z pracy, partner, sąsiad, z osobą, nawet jeżeli mamy jakiś konflikt, tak? Ale kiedy bratnia dusza wkracza do Waszego życia, udziela wsparcia, wskazówek. Macie wrażenie, że znacie tą osobę od zawsze, że czujecie się komfortowo w jej obecności, że wiecie o niej wszystko, wiecie, co chce powiedzieć. To jest, kochani, takie dusze są katalizatorem naszego rozwoju. Są tu po to, byśmy mogli nauczyć się czegoś nowego. W chwili obecnej spotkanie nowych osób, tak, wiąże się ze wspaniałymi rozmowami. Do Waszego życia wkroczą ciekawe osoby, dzięki którym nauczycie się czegoś cennego. Te wszystkie okazje towarzyskie, spotkania dają Wam szansę na nawiązanie istotnych relacji. Rada dla Was. Słuchajcie uważnie tego, co mówią inni. Osoby przez Was nielubiane lub postrzegane na przykład jako wrogie, potraktujcie jak te, które są Wam pokrewne. Tacy ludzie zjawiają się w naszym życiu po to, aby wyłożyć nam życiową lekcję i zmusić do zakwestionowania skostniałego systemu wartości. Ten żywy dowód miłości będzie miał wpływ na Wasze życie uczuciowe, wliczając w to potencjalne związki małżeńskie z wieloletnim stażem. Wieczny związek między dwiema duszami wprowadzi miłość na nowy poziom. Pod względem emocjonalnym, fizycznym, mentalnym, duchowym. Prawdziwa miłość nie zna granic. Dla Was kryształ to szmaragd.
Archanioł opiekuńczy Haniel, przyciąganie istotnych związków. A afirmacja, wodniki dla Was, to jestem żywym i pełnym miłości dowodem na wieczny związek. Jestem błogosławiony. Wow, wow, wow. Kochani, dziękuję. Myślę, że będziecie zadowoleni z tego przekazu. I zapraszam serdecznie moje kochane rybeńki do mnie, tak? Rybeńki, wy macie podróż astralną i macie zachować ostrożność. Ale przeczytam wam z książeczki, bo może nie wszystko przekażę tak jak trzeba, a wy macie obserwować, kochani, swoje otoczenie. Tak? Obserwujcie. Podróż astralną można zdefiniować jako świadome doświadczenie wyjście poza własne ciało, co pozwala w danej chwili przyjrzeć się swojemu otoczeniu z pewnego dystansu. Praktykowanie świadomego przekraczania bramy gwiezdnego obszaru lub gwiezdnego królestwa wymaga uwagi i staranności i należy przeprowadzić to z pełną świadomością, zachowaniu jasności umysłu i w sposób uduchowiony. Święty portal dla ukrytych krain, który jest przejściem do ciała astralnego, pozwala wam podróżować i poznawać różne stany świadomości. W takim królestwie znajdują się, wiecie, kroniki Akasza, tak? No. Doświadczenie astralne pozwala przede wszystkim nam stać się obserwatorami. Będziecie mieli kolejne doświadczenie. Podczas gdy nasza dusza jest przywiązana do naszej fizycznej powłoki, niewidzialnej, energetycznej, tą srebrną nicią, to zobaczycie, że te nowe doświadczenia, informacje mają wpływ na nasze potrzeby, lęki, na wasze myśli. Zobaczycie, jak będą oddziaływać. Utrzymujcie swoje wibracje, kochani, na wysokim poziomie i wyostrzcie swoje zmysły na niechciane połączenia energetyczne, które mogą oddziaływać na was negatywnie. Musicie teraz, kochani, nastawić swoje duchowe radio, tak aby wyłapywało niechciane zakłócenia. Obserwujcie też swoje otoczenie i bądźcie świadomi manipulacji, których mogą dopuścić się inni. W tym celu mogą wykorzystywać waszą energię, tak? Bądźcie czujni. Dla was kryształem jest labradoryt. A archaniołem opiekuńczym jest archanioł Michał. Da wam bezpieczną podróż. Rybeńki, afirmacja dla was z tej karty. Jestem chroniony przez siłę wyższą. Moja dusza jest bezpieczna i mogę kroczyć swoją ścieżką z lekkością i gracją. Kochani, dziękuję wam wszystkim za ten przekaz. Życzę wam wszystkiego pięknego i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam, pa, pa.